Witam serdecznie. 74 świeże, te z prawej budy na lewą przeniesione. Były ze... No, kilka razy rozpuszczane same. Pierwszy raz w kupę. Nie wiem, co tu chodzi, co tu będzie skrzydłami rzucało. Sąsiadów nie ma, to postaram się to ruszyć, towarzystwo. Także sam jestem ciekawy, czy to w ogóle pójdzie w górę. Ale też tak nie za mocno, bo tu nie chodzi o to, żeby wypędzić. Sporo jeszcze na dachu. Może dlatego, że szmatki nie widziałem. Jakiś tam jeden zostaje, rynce opadają. O, ruszył się. Musiał szmatą po głowie dostać. No tu jest teraz 240. Parę kółek, żeby tylko wiedziały, gdzie siadać. No jak siada, ale do sąsiada na stodołę, bo latać się nie chciało. Ale tą sprawę załatwimy. Jest buda, jest gdzie siadać. Jakieś koroniaty. Z tych świeżych. Mój by nie usiadł, przynajmniej nie powinien. Jest 25 Budapesztów w górze świeżych, 5 czepli, 5 typlerów, 9 czepli, jakieś tam jasne, perłowe żołniki boczate. Dobrze, niech sobie siadają, parę kółek. Żeby sąsiad nie zdążył wrócić, no bo pierwszego dnia i od razu w 700 to mogłaby być jakaś, może nie tragedia, ale bałagan straszny. O, jest żółta. Ale taką kolorkę żółtą kolega łapał i mi oddał od razu, siedziała razem z nimi, widzę, że utrzymuje się w gołębiach. Nie będę oszukiwał, wczoraj wieczorem nie dostały jeść. Wiedziałem, że będą puszczane. Także zaraz im coś tam damy. Rozsypałeś. Wiadomo, tu jest 1/3 gołębi, które nigdy nie chodziły razem w górze. Ale pomału, pomału. Jak zwykle te, co są przyniesione, nie mają dwóch pomarańczowych obrączek. Ja muszę też wiedzieć, które z czyich połapali. Mamy lepszego papu. O, asy siedzą, się nachodziły. O, psy szczekają, chyba sąsiad wraca, także trzeba je do ziemi trochę ściągnąć, ale tamtych to nie tak łatwo.
Żółta kolorka jeszcze w gołębiach, także fajnie. Jeden taki kubeczek niech sobie tylko przeżerują, o bomby lecą, słychać jak walą. Żółta typlereczka. Jedynka żółta jeszcze nie u sąsiadów. Żałownik jakiś świeży. Wrony jakieś się wywaliły. A tutaj takie towarzystwo, zaraz pokażę z bliska. Jeszcze 2, 4, 5 w górze. Ciemny żołownik, ten przeplot to jest mój. Tu ciemny, świeży siada. Jasny, świeży w górze. Jeszcze ciemny. Budapeszt. O, i to takie towarzystwo. Lubię wiedzieć, ile jest, także policzę na pewno. Ale tak ze 2,5 paczki powinno być. Bo dokładnie nie wiem, ile przerzuciłem jasnych, takich z bokami, jasnych zwykłych, perłowych chyba ze 3 były. Typlerów 2 czarne, 1 żółty i 2 czerwone. 5. Mówię, ten tydzień chciałbym je tak poszturać bez ścinki, a w sobotę niech sobie robią co chcą, za darmo żreć nie będą. Taka czepelka koroniata jeszcze jest, widzę. Mówię, nie uczę się tych gołębi, nie znam ich dobrze, bo nie ma po co się uczyć, tu zaraz jest coś innego. Ten czarny jest świeży. To mówię, to co nie ma dwóch czerwonych obrączek, to jest świeże, ale większość widzę, że bez obrączek siedzi na budzie. Nie chcą jeszcze zlatywać, chociaż uczyliśmy się. Widocznie nie są takie głodne. Jak były głodne, by zleciały. Niech pochodzą 3 minutki, nagnamy. Nalejemy wody, jeść, pić. No i trzeba jechać. Mówię, teraz przez te zmiany czasu to będzie ciężko. Jak będę miał tylko drugie zmiany, to coś tam może się porusza i weekend wolny. Bo tak to popołudniami już nie ma szans. Pracuję akurat do godziny, kiedy no robi się ciemno, zanim dojadę do domu już jest całkowicie ciemno, tylko tyle, żeby z latarką iść zobaczyć, czy jest wszystko w porządku. No i tyle. Tutaj budapeszcików takich, na siwy, na czarne, koroniate, czerwone, żółte, bo ich 25 i 5 typlerów. O, to żółta czepelka, ten koroniaty z jakimiś tam białymi, tutaj coś tam, no jeszcze muszą się nauczyć do tego gołębnika wchodzić, bo to są z tamtego gołębnika. A tutaj proszę. Będziemy, jak nic nie ucieknie może. Dobra, 92 ciemne murzyny. Tylko 2 koroniaty, bo koroniatych nie przepadam. Bez fartuchów, bez zaciągów. Tam może gdzie nigdzie piórko, ale tak pilnowałem, żeby tego już nie było. Kończymy z takimi rasami, że później jest problem. No i same ciemne myślę, żeby zostawić. Którego by nawet
pierwszego lepszego z boku nie złapać. Równy. Łapię następnego, żeby poznać jak latają. Widać, że naprawdę jest nieźle. I sercowe, i grochowe, i niebieskie, i czarne. Pewnie będą i kiciarze, i nie kiciarze. Tu jakiś jest jeszcze z zaciągami, tu siedzi. Albo tak pomalowany przez kogoś na araba. Dobra. Ja sobie posiedzą, bo są dopiero wczoraj, przedwczoraj przywożone. Mamy czas, teraz jest co ganiać, ma sąsiad co łapać. Żeby nie narzekał, że 3 miesiące trzymam, no to trzeba było troszeczkę rozpuścić towarzystwa. No i tak to wygląda. Buda! I po wszystkim delikatnie zaciągniemy. Także buda była pusta prawie, bo było 180, nawet już niecałe. Także już buda jest prawie pełna. A żeby dopełnić, będzie ta reszta. Zobaczymy, kto nie będzie chciał chodzić, to tu jest taka weteranka moja bez nogi. A tutaj to jest każda rasa, ale już tak jak mówiłem, nic więcej nie przynoszę, tylko ciemne, jeśli będzie taka potrzeba. Ciemne murzyny, grochy, wszystko gładkie, no i najlepiej równe, żeby to jakoś miało sens na wiosnę. Na jakieś wielkie rzuty młodych się nie nastawiam, bo tu mogą być już młode w sybutach, czy tam jajka nad wylęgnięciem, ścinka i połowy par nie ma. Najpierw to one jeszcze muszą dolatać do zimy i przelatać zimę. A tutaj myślę, że niewiele będzie z tego zostawało. Tu jastrząb w tych polach to ma, przychodzi jak do restauracji, jak do Gesslerowej. Także koniec. Lecę. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.